Szanowni Państwo, znamy już wyniki realizacji celów, jakie postawiliśmy sobie na 2018 rok, pora więc na podsumowanie. Dla wielu z nas był to bardzo trudny okres, dlatego tak różne opinie pojawiają się na temat tego, czy to był dobry okres dla naszej firmy. Nie traktujcie tego, co powiem, jako jedynie słusznej opinii, chciałbym wam przedstawić tylko kilka faktów, które zdecydowały, że w mojej ocenie jest to jeden z najlepszych okresów w historii naszej firmy. Nasza misja zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym aptekom w Polsce jest wyjątkowa. I jeśli umiejętnie potrafimy ją realizować, osiągamy wyniki nieosiągalne dla naszych konkurentów. Nasza strategia rynkowa z kolei wyznacza nam codzienną drogę do celu, jakim jest realizacja misji. Jak najlepiej ocenić, czy skutecznie realizujemy tą strategię? Wierzę w to, że Najlepszym sposobem pomiaru jest ocena realizacji celu postawionego z perspektywy klienta. Dlatego naszymi miernikami strategicznymi są udziały rynkowe i NPS. Nasi klienci doceniają współpracę z nami, a my cieszymy się z wysokiego poziomu udziałów rynkowych, gwarantujących nam silną pozycję lidera i z najwyższej oceny NPS, która oznacza, że jesteśmy najchętniej polecaną hurtownią na rynku. To wielki sukces nas wszystkich. Ten rok był dla nas bardzo dobry również dlatego, że potrafiliśmy połączyć działania, które dla większości firm są ideowo sprzeczne i praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Z jednej strony budujemy satysfakcję klientów. Jesteśmy w wielu obszarach, zamówieniach, transporcie, reklamacjach czy wsparciu liderem satysfakcji rynku. To jest inwestycja, która jak każda inwestycja sporo kosztuje, a pomimo tego potrafimy w tym samym czasie Zrealizować bardzo ambitny wynik finansowy, tylko najlepsze firmy potrafią to ze sobą połączyć. Bardzo ważnym elementem budowy wyniku finansowego był w 2018 roku udział coraz silniejszych biznesów pacjenckich, które bardzo dobrze komponują się na naszej mapie strategii. I na zakończenie jeszcze jeden argument. W ubiegłym roku przeszliśmy złożony, dla wielu bardzo trudny proces optymalizacji organizacyjnej i kosztowej. Podjęliśmy spory wysiłek, skutecznie wdrożyliśmy zmiany w wielu obszarach, i od tego momentu organizacja odetchnęła. Nabraliśmy sił w pracy nad tegorocznym budżetem. Pojawiło się znowu poczucie sprawstwa i pewności, że bierzemy jako menadżerowie pełną odpowiedzialność za realizację trudnych celów i skutecznie je realizujemy. Dlatego mogę zdecydowanie powtórzyć: To był bardzo dobry rok dla naszej firmy. Jesteśmy lepszą sprawniej działającą organizacją, która skutecznie realizuje naszą strategię. Mamy zespół, który wie, jak to robić. To bardzo dobry fundament do budowania naszych bardzo ambitnych celów w 2019 roku. Życzę Wam powodzenia w realizacji tych celów.